Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera Leica Lino L6G. Zapraszam do oglądania. Leica Lino L6G występuje jakby w dwóch wersjach, które możemy zakupić. Pierwsza jest to wersja w pokrowcu i dostajemy wtedy laser, pakiet akumulatorów, tarczkę i ładowarkę. A my zajrzymy sobie do pełniejszej walizki, która tak naprawdę zawiera wszystko to, co w wersji w pokrowcu, plus jeszcze dodatkowy uchwyt. Dobra, zajrzyjmy, co jest w walizce Leica L6G. I za chwilę, jak wyciągnę, powiem Wam, jakie są części wspólne z wersją w pokrowcu. Przede wszystkim na starcie bardzo fajna walizka. Solidne zapięcia, takie gniotce, nie łamiotce. Zresztą cała Leica. Jest to produkt, który jest wykonany najwyższej jakości. I tak, w zestawie laserek. Nowy typ uchwytu Leica Twist 250. Do uchwytu adapter UAL 130. Akumulator litowo-jonowy. Ładowara do akumulatora. Końcóweczki, jakbyśmy się gdzieś w podróż wybierali. Tarczka celownicza i dokumenty. No jak widzicie, w skład zestawu wchodzi całkiem fajna liczba akcesoriów, która tak naprawdę pozwala na podstawowe działania. Ale jeszcze szybko omówimy, co jest wspólne, czyli akumulator bez tego zasobnika. Tarczka, urządzenie, ładowarka wraz z innymi po prostu końcówkami. Jakbyśmy do Wielkiej Brytanii się wybierali, czy do Stanów, to tutaj mamy wymienne. Ta część znajduje się również w pokrowcu. A te elementy, jest to set znajdujący się właśnie w wersji walizkowej. I tak jak powiedziałem, akumulator litowo-jonowy, ładowany tutaj. Możemy sobie pracować z wpiętą ładowarką, możemy akumulator ładować oddzielnie, jeśli nie mamy zasięgu kontaktu, i wtedy za pomocą trzech baterii typu AA zasilać nasz laser bez problemu. Także bardzo fajnie, że Leica daje nam możliwość pracy na dwóch źródłach zasilania, właściwie na trzech, no bo jeszcze sieciowo. A teraz to co na mnie zrobiło duże wrażenie po obejrzeniu początkowym, jest sam system jak gdyby mocowania na uchwycie. Uchwyt jest dwuczęściowy. Tutaj mamy silne magnesy plus gumowe wstawki zapobiegające zjeżdżaniu. Do tego oczywiście otwór montażowy, żeby powiesić sobie ten uchwyt w razie czego na ścianie, więc jest to dosyć uniwersalny uchwyt. A tutaj jest do niego adapter, który w sposób magnetyczny łączy się z tym uchwytem. Wprowadza nam tak naprawdę element mikroregulacji góra-dół do wpasowania się na żądaną wysokość. Sam uchwyt wyposażony jest w takiego fajnego krokodyla, który jest także regulowany tak, że możemy po prostu zaczepić go do dużo grubszej konstrukcji, aniżeli tylko profil, jak ma to miejsce w większości produktów konkurencji. Także tutaj sobie regulujemy ten uchwyt. I tak, co jeszcze nam dochodzi? Dochodzi nam tutaj opcja gwintu na 5/8, 1/4. Sam uchwyt Twist 250 także ma taką opcję, więc możemy sobie, jeśli nie mamy na tyczce mikroruchu, możemy sobie to zakręcić do tyczki i wtedy w górę, dół regulujemy już samym uchwytem. Także bardzo, bardzo fajnie jest to rozwiązane. Ten element jest magnetyczny, ale to, co Leica wymyśliła i dodała, jest to tego typu podstawa. Ona występuje w całej rodzinie laserów Lino aktualnie. Jest to podstawa, która właśnie też w sposób magnetyczny łączy się z urządzeniem, czyli tutaj to połączenie jest za pomocą magnesu, co pozwala nam później w łatwy i prosty sposób obracać w żądanym kierunku. Laser można łatwo zdjąć i firma też pomyślała o tym, żeby urządzenie
nie spadało, to tutaj mamy taki, takie miejsce, w którym przeplatamy specjalną smyczkę. Łączymy to miejsce tutaj z uchwytem, że jakby zdarzyło się komuś potrącić laser, to żeby po prostu on nie uderzył w ziemię, tylko zawisł na sznurku. Jest też taka możliwość. Także jest to na pewno rozwiązanie unikatowe, na pewno rozwiązanie autorskie Leica, dlatego sama obudowa lasera ma jedynie gwint 1/4 cala i to miejsce, które jest tak naprawdę miejscem montażowym do uchwytu Twist 250 oraz opcjonalnego uchwytu Twist 360. I tak pokrótce wygląda zestaw. Przejdźmy do omówienia samej konstrukcji urządzenia. Samo urządzenie. Laser Leica Lino L6 został wykonany z najwyższą starannością. No jest to obudowa wykonana bardzo, bardzo dokładnie. Tak jak wszystkie produkty Leica. Tutaj mamy do czynienia z produktem najwyższej jakości. Czerwona część jest to ten gumowany już plastik, który wspominałem po wielokroć w poprzednich testach. Czarna część jest to śliski, tradycyjny plastik. Sam laser jest to trzykopułkowy laser płaszczyznowy 3x360. Posiada on dźwignię tak naprawdę do zwalniania mechanizmu. Jest to mechaniczna dźwignia, nie uruchamia lasera. Blokada transportowa zarazem. Włączamy projekcję linii. Włącza nam się jedna linia pozioma i jedna pionowa. Po przełączeniu zapala nam się druga linia pionowa. Później gaśnie linia pozioma, zostają dwa piony. I później zostaje sam poziom, czyli taka sekwencja występuje. A jeszcze jeden pion. No, czyli jest tych kombinacji tak naprawdę tyle, że w każdym zastosowaniu możemy sobie tym urządzeniem poradzić. Włączymy wszystkie trzy. I tak jak możecie zobaczyć, teraz jest w pozycji odblokowanej. Można sobie urządzenie zablokować. I teraz umożliwia nam robienie skosów. Laser w skosie od czasu do czasu informacyjnie mruga. Też często się o to pytacie. Czyli przycisk on-off nam przełącza sekwencję. Informacyjnie wtedy zielona lampka mruga nam o tym, że nie jest w poziomie. Dodatkowo linia co kilkanaście sekund mrugnie. Lampka ta pełni też funkcję powiadomienia w momencie, gdy urządzenie wyjdzie poza zakres poziomowania. Mruga nam i linia, i lampka naprzemiennie. Dodatkowo producent przewidział tutaj regulację jasności. Tak naprawdę mamy trzy tryby jasności. Ten początkowy najsilniejszy, troszkę słabszy i jeszcze słabszy, co pozwala nam w ciemnych pomieszczeniach obniżyć trochę jasność, żeby linia nie była tak mocna, nie oślepiała nas, nie wpływała na nasz wzrok, a zarazem wydłuży też czas pracy na akumulatorze. To jakby z obsługi ze strony panelu właściwie wszystko, ale bardzo ciekawą funkcję, właściwie funkcjonalność, odnajdziemy w momencie, gdy włączymy dwa piony i potrzebujemy się wpasować tymi pionami gdzieś tam na dalsze odległości, to tutaj mamy wprowadzone przez producenta tak zwane pokrętło mikroruchu precyzyjnej regulacji, które obraca nam całym urządzeniem w prawo lub w lewo, a punktem odniesienia, punktem obrotu jest przecięcie linii dwóch linii pionowych, czyli i na górze, i na dole. Jak gdyby osią obrotu tego urządzenia jest to miejsce. Ja sobie wczoraj przed nagraniem zrobiłem test, zaznaczyłem na stole ten punkt, obracałem i naprawdę tak jest. Czyli jeśli macie punkt startowy i chcecie gdzieś wpasować się dalej, to za pomocą tego pokrętła mikroruchu jak najbardziej jest to ułatwione. I jest to cecha taka, która występuje w niewielu laserach, o której warto wspomnieć w przypadku tego urządzenia. Producent w przypadku Leica przewidział możliwość jakby przechowywania i montażu detektora opcjonalnego, który nie jest jakby na wyposażeniu lasera, w walizce, bo często można dokupić i bardzo rzadko jest na niego miejsce. A tutaj firma Leica od razu przewidziała miejsce zarówno na detektor RGR200,
Już go odkręcam, żeby Wam pokazać. Czyli mamy tutaj miejsce na urządzenie i mamy miejsce na uchwyt. Jest pusta walizka specjalnie po to zostawiona, żebyście widzieli, że takie miejsce producent przewidział i nie ma problemu z przechowywaniem i transportowaniem dodatkowego detektora. Dobra, idziemy na stację. Sprawdźmy zakres działania kompensatora Lino L6G. Dwa pełne, 3 stopnie. Przy 4 zaczyna. O, takie 3,8, 3,9 wychodzi z pomiaru. Zważmy teraz urządzenie z akumulatorem. ...830 gram. I co? Sprawdźmy dokładność i grubość linii urządzenia. Grubość linii pionowej to 2 mm i grubość linii poziomej to także 2 mm. Sprawdźmy jasność obydwu linii. Mamy luksomierz na 0, linia pozioma. Maksymalny odczyt 61. Linia pionowa. Maksymalny odczyt 49. I przecięcie linii. ...112 luksów. Jak mogliście przed chwilą zobaczyć, urządzenie prezentuje się naprawdę bardzo dobrze na stacji pomiarowej. Świeci jasno, linie są cienkie, precyzyjne. Samo urządzenie nie waży najwięcej. Jest kompaktowe, zwarte, łatwe w obsłudze. Do tego parametry pomiarowe ma całkiem fajne. Możecie zobaczyć je w tabeli obok. No i co? Podsumowując, jest to bardzo, bardzo fajny produkt. Jest to produkt, który w wersji pokrowcu na dzień nagrywania firmy kosztuje 2800 zł. Wersja w walizce kosztuje 3200 zł. Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję z możliwością zarejestrowania się na stronie producenta i wydłużenia tej gwarancji o dodatkowy rok. Ja oceniam to urządzenie na sprzęt klasy premium. Jest to urządzenie, które bez problemu może konkurować z markami typu Bosch, DeWalt, które tak naprawdę wchodzi dosyć późno. Leica chyba jako ostatnia z producentów sprzętu pomiarowego zdecydowała się na wypuszczenie własnego produktu, ale myślę, że temu zadaniu sprostała w 100%. Rozwiązania zastosowane w tym urządzeniu, jak choćby mocowanie uchwytu, intensywność linii i tak dalej, jest jak na najwyższym poziomie. Także w mojej ocenie jest to bardzo, bardzo fajny sprzęt, który warto rozważyć w zakupie. To tyle, jeśli chodzi o Lino L6 w wersji zielonej. Jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Jeśli będą jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, zadawajcie w komentarzach. A tymczasem dziękuję za obejrzenie materiału, zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia, cześć!